Szkoleniowiec Mistrzów Polski w tym spotkaniu dał odpocząć kilku swoim podstawowym zawodnikom. Wolne dostali Karol Kłos, Facundo Conte i Kacper Piechocki. Po raz pierwszy od 3 tygodni na boisku pojawił się Michał Winiarski, a w kwadracie dla rezerwowych zostali Mariusz Wlazły i Nicolas Uriarte. Niestety ci ostatni musieli ratować grę, bo ta nie układała się najlepiej. W pierwszym secie lepsi okazali się podopieczni Dariusza Daszkiewicza. Pokonali Mistrzów Polski 25-18. Pozostałe trzy partie na szczęście bełchatowianie wygrali, co warte podkreślenia, świetnie na boisku spisywał się młody serbski środkowy Srećko Lisiniac. Jego starania na boisku zostały docenione i to na jego ręce trafiła statuetka najlepszego zawodnika spotkania. Gratulacje za 3 punkty. No mogę powiedzieć, że walczyliśmy. No, z naszej strony to nie był jakiś zły mecz, no, ale no, w środę gramy kolejny i myślę, że trzeba o tym zapomnieć i zająć się tym środowym meczem i walczyć o punkty. Dziękuję za gratulacje. My oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa. Mecz dla nas bardzo trudny, ale szczęśliwie się dla nas zakończył. PGS Krabełchatów z kompletem zwycięstw przewodzi ligowej tabeli.